Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral. A to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj poradnik do karczmy. Wiem, że już było coś takiego, ale skoro robimy tą serię aktualizacyjną tych poradników, nazwijmy to z 2020 roku, no to tego też nie mogło zabraknąć. O co chodzi? No po prostu opowiem wam dokładnie, co i jak w tej karczmie, za co odpowiada tutaj ten handlarz, o co chodzi z tą grą w kości, o co chodzi z tymi kubeczkami, o co chodzi z kiblem i tak dalej, tak dalej. Po prostu wszystko co znajduje się w karczmie, opowiem, żeby nie było żadnych niejasności. Możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli Wam się film spodoba, jeżeli czegoś nowego się dowiecie. Yy, I tak naprawdę tyle, no tak jak mówię, teraz mam te dziury w nagrywaniu, nie mam za bardzo co. A już o tym filmie mówiłem jakiś czas temu, więc myślę, że to odpowiedni moment, żeby właśnie go nagrać. Yy, może polecimy od lewej strony, czyli zaczniemy tutaj od tego panocka. Naszego, który często nas oszukuje, niestety, w grze, na przykład tutaj, właśnie na tych kubeczkach. O co z nim chodzi? Zacznijmy od tych kubków. One są dostępne od pierwszego poziomu i generalnie chodzi o to, że tutaj można grać o golda oraz o grzyby. Co jest najistotniejsze, po jakby obstawieniu jakiegoś, jakiejś tam ilości golda, bądź też właśnie grzybów, jak klikniemy graj o to, to w ogóle nie musimy wybierać kubka, tylko możemy wyjść na przykład tu, potem wrócić tu i od razu albo wygraliśmy, albo przegraliśmy. Tak, gra sama decyduje za nas, właśnie bez znaczenia, czy wybierzemy kubek jakikolwiek, czy wygramy, czy przegramy. Jaka jest metoda? Bo głównie, no tak naprawdę, mało kto na tym gra, tak na poważnie. Głównie gra się tutaj po to, żeby, na przykład, jest nieraz misja dnia, do której zaraz przejdziemy, aby wygrać z nim trzy razy, albo jest, na przykład, tutaj w klaserze takie osiągnięcie ogrywacz. Pokonaj hazardzistę trzy razy z rzędu. Jak to można szybko zrobić? A no jak jesteśmy tutaj, właśnie w tej grze z kubeczkami, tutaj sobie możemy kliknąć, możemy sobie wejść ukośnik gold, sorki za klawiaturę, ale nie mam tej drugiej pod ręką, bo zapomniałem, że będę pisał, ale nieistotne. Wpisujemy sobie taką komendę goldbed 1 klikamy enter i jak widzicie gramy o jednego golda. Normalnie to jest przeliczane procentowo, więc nie moglibyśmy o jednego golda, więc po prostu tracilibyśmy dużo tego goldzika. No a teraz możemy zagrać o jeden, klikamy graj o to i zwróćcie uwagę na ilość mojej, mojej kaski. No i w tym momencie przegrałem, bo mamy o jeden mniej. I tak można grać. Oczywiście to nie działa tak, że jak wychodzimy to zawsze przegrywamy. Też wygrywamy. Możecie wierzyć na słowo, możecie sami sprawdzić, więc po prostu tak jest najłatwiej i najszybciej zrobić to osiągnięcie, no i jeżeli mamy misję dnia, żeby go pokonać trzy razy z rzędu, to tak samo jest tak właśnie robić najłatwiej. Oprócz tego też nie tracicie dużo golda, no bo jeden golda, a na przykład, jakbyśmy mieli grać tutaj od niego, no to byśmy musieli za 10%, czyli 600, 658 tysięcy, więc no to już jest o wiele, o wiele więcej. Kolejna sprawa to jest gra w kości. gra w kości już można powiedzieć, że jest delikatnie bardziej skomplikowana. O co tutaj w niej chodzi? Ano chodzi o to, że w ogóle ona jest odblokowana wraz z odblokowaniem wieży, czyli jak tutaj zamkniemy te pierwsze 9 lochów, czyli do tego włącznie, i tam mamy. Chyba 125 level, coś w tym stylu. Zapraszam do wczorajszego filmu, tam to było dokładnie powiedziane. To odblokowuje się nam wieża. No i oprócz tego możemy mieć. Odblokuje się od razu automatycznie ta gra w kości i właśnie o co tutaj chodzi musimy wyrzucić trzy takie same kości żeby, żeby dostać nagrodę teraz jak widzicie nic nie mogę wybrać mamy 10 prób dziennie możemy robić bodajże co godzinę albo za klepsydry jeżeli nie mamy klepsydry to możemy robić za, mm, za grzybki jeśli dobrze pamiętam no i jak widzicie teraz na przykład wyrzuciły nam się takie kości już możemy jakieś wybierać wybierzemy sobie na przykład dwa razy kryształ i możemy jeszcze rzucić raz tymi trzema kostkami spróbujemy cyk no i wypadł nam jeszcze jeden kryształ, łącznie dało nam 3 kryształy w sensie trzy kości, które dały nam łącznie 250 właśnie tych kryształów, klikamy odbierz nagrodę no i mamy jedną próbę z 10 wykorzystaną znowu nie możemy nic wybrać znowu sobie tutaj rzucamy kośćmi, o widzicie teraz na przykład nam dało 4 kamienie od razu już w pierwszym rzucie. No i teraz musimy liczyć, żeby, żeby właśnie. Zaraz tu przejdę, jak w ogóle te nagrody są obliczane. To spokojnie. W każdym razie, no teraz możecie, jak widzicie, zobaczyć, że w pierwszym rzucie już mamy cztery kamyki i musimy liczyć, żeby w tym jednym nam wypadł jeszcze kamyk. Dzięki temu zdobędziemy tak naprawdę, no, najwyższą nagrodę, jaką możemy na ten moment. No i spróbujmy. Cygno, niestety, klepsydra wypadła, ale cztery kamyki też nie jest źle. Odbierz nagrodę i normalnie nam się to dodaje. Mm... I teraz jak jak obliczane są nagrody, bo chyba to was najbardziej ciekawi. Yy... Z, jakby nagroda za trzy kostki, może od tego zaczniemy. To jest tak, po kolei. Gold 1 godzina warty, więc no jakby nie za dużo. Kryształy to jest 250 kryształów. Drewno to jest 1.2% maksymalnej pojemności. Wiadomo, że ona się tam skaluje z poziomem twierdzy, więc im mamy większą twierdzę, tym, tym więcej z tych kostek dostajemy. Z kamykiem tak samo, 1.2% maksymalnej właśnie pojemności tego kamyka tutaj w twierdzy. Klepsydry to jest 5 klepsydry za trzy kostki. No i dusze to jest 120%. Hmm tego co, co wyprodukuje jakby nam ekstraktor w godzinę w godzinę właśnie no tych dusz po prostu nie w tym ekstraktorze, wiadomo że im wyższy poziom ekstraktora tym jakby, tym jakby więcej, więcej dostaniemy z tych kostek bo więcej on po prostu wyprodukuje właśnie w tą godzinę, zresztą tu mamy 21 450 tysięcy 21 450 000 na godzinę po prostu, więc tak to działa, no i teraz tak, za cztery kostki ta wartość z trzech kostek, czyli na przykład 250 kryształu jest mnożona razy 5 czyli mamy w tym przypadku za 4 kostki 1250 kryształu natomiast za 5 kostek kryształu jeśli by nam się udało wylosować mamy tego kryształu razy 25 czyli trzy kostki czyli po prostu 250 razy 25 co nam tam dają ile dobrze pamiętam, 6250 kryształu. Czyli po prostu wydaje mi się, że no jest to zrozumiałe, nie? Najpierw Wam przeczytałem, ile dostajemy za po prostu 3 kostki, bo jak wylosujemy 2, no to nic nie dostajemy, muszą być minimum 3. 4 kostki to są 3 kostki razy 5, natomiast 5 kostek tego samego to są 3 kostki razy 25. Chyba wydaje mi się, że jest to po prostu logiczne. Dobra, więc jeżeli chodzi o, o hazardiste to tyle. Teraz może Przejdźmy sobie tutaj do toalety, bo myślę, że ta toaleta jest y, równie istotna co właśnie ten hazardista i jest to y, tak naprawdę chyba najistotniejsza rzecz tutaj w Karszmie. Oprócz misji, no ale, no ale tam za wiele nie ma, nie ma do tłumaczenia. Y, toaletę możemy odblokować na poziomie setnym. Wypada nam klucz z misji y, i ten klucz normalnie widać w tej misji. Wypada losowo, na, nieraz może nawet nam na 110 wypaść, więc, więc jakby y, nie wypada tak od razu. No, i teraz tak mamy coś takiego tutaj jak aura. To aurę wypełniamy, i im wyższa jest ta aura, tym dostajemy lepsze itemki. Z tego co wiem, skaluje się to też z ilością tutaj zwoju wiedźmy. I na przykład mam tutaj tak napisane, że na 300 poziomie, jeżeli mamy aurę 10, jeżeli mamy wszystkie y, zwoje y, odblokowane, czyli te powiedzmy scrolle po angielsku, y, to itemki będą dawać nam 330 statystyk. Tak więc po prostu no im większa aura, logiczne, tym, tym jakby te itemki y, więcej nam dają, dlatego warto ją boostować. Oprócz tego y, mamy y, bodajże 66% szans na tego, że jak bo tutaj mamy aurę, y, która jak widzicie no ją zapełniamy, nie? Teraz jak mając ósmą aurę, muszę zdobyć 500, żeby zdobyć dziewiątą. Mm. I to się tak zwiększa bodajże o 50. Natomiast, jeżeli już mamy aurę aurę może być maksymalnie tej many możemy mieć 1000 i on to jest bodajże na 18 levelu, i potem już każdy kolejny poziom tej aury kosztuje właśnie 1000 many, więc to się tak zwiększa od 1 do 18 o 50, no a potem chyba właśnie na 18 jest już 1000 i więcej niż 1000 być nie może. Czyli jakby czas na od 18 poziomu aury, czas na zdobycie kolejnej aury jest już taki sam, bo kosztuje 1000 many. I teraz tak, co daje nam ile many? epiki dają nam 50. Money, gemy dają nam 30 many, normalne itemki dają 25 many, no i tutaj potionki, czyli no potki po prostu 10 many. Więc no jako gracz Eko bądź free to play najlepiej wrzucać gemy, bo dają najwięcej. No a jako gracz właśnie grzybiący, no to te epiki, te epiki wydaje mi się, że są najbardziej, najistotniejsze po prostu. Co jeszcze ważne, do 18 poziomu aury... Do, mamy 66% szans, że wypadnie nam Skibla epic No i 33% że wypadnie nam artefakt, czyli po prostu epicki item Natomiast mając 18 aurę i spłukując na 19 To już jest 100% szans na epic I właśnie już potem od 19 aury do samego końca Mamy właśnie 100% szans na epicki item, żeby nam wypadł z tej toalety Co ważne aura maksymalnie może być na 66 poziomie Nie wiem czemu tak, to jest tam jakoś powiedzmy oblicz i tak dalej, więc jakby mm, no po prostu tak jest, nie? że aura maksymalnie może mieć 66 poziom no ale to naprawdę zbiera się ją e, latami, ja na berserku na którym już gram ponad rok i tam wrzucam raczej same epiki wrzucałem z tego co kojarzę mam chyba tam 26 czy 27 e, więc no jeszcze ze 2-3 lata jak nie lepiej mm, do tej 66 aury będę, będę potrzebował teraz możemy sobie coś wrzucić co jeszcze istotne itemek wrzucony do kibla daje nam zmienia się po prostu na inną klasę więc to jest jakby dobre do tego tu możemy teraz wrzucić jak widzicie aura nam się zwiększyła mieliśmy 400 mamy 450 bo wrzuciliśmy epic a itemek zamienił się na itemek dla maga to jest dobre żeby po prostu ubrać sobie towarzyszy nie jak coś im tam wrzucamy jeżeli broń potrzebujemy no to wrzucamy do kibla i jakby ta, ta aura w sensie no ten itemek się zmienia na jakąś inną klasę i możemy ubrać tutaj pachołki co istotne tylko pierwsze wrzucenie na dzień Zwiększa nam aurę, nie? czyli tutaj w sensie no, zwiększa to manę. Czyli po prostu, jeżeli wrzucimy te, wrzuciliśmy teraz pasek, to teraz, jak wrzucę drugi i te to on się zmieni. Co prawda, na, na przedmiot dla innej klasy, ale nie zwiększy nam już tej many. Więc, jakby manę możemy tylko raz dziennie zwiększać. I tak, i chyba, jeżeli chodzi o kibel, to tak naprawdę tyle. Jeżeli mamy broń ulepszoną na ileś tam surowcy. W nią mamy włożoną, czyli tak jak na przykład tutaj, ja mam razy 5. Jeżeli ją wrzucę do kibla, to rozmontując ją nie odzyskam już ich, więc z tym należy uważać. I to się tyczy tylko i wyłącznie broni. Zresztą z tego co kojarzę, jest tam nawet jakiś, jest tam po prostu jakiś. Albo jak dostaniemy itemek ze strefy mroku, bądź też z wieży, właśnie znaczy nie itemek, tylko broń ze strefy mroku lub wieży, to po prostu od razu przy ulepszeniu jest takie ostrzeżenie, że jeżeli zainwestujemy w nią surowce od kowala, to nie zwrócimy nie zwrócą się na one potem przy rozmontowaniu czy po odzyskaniu gemu więc to trzeba mieć na uwadze żeby po prostu broni skibla od wieży w sensie no z wieży ze strefy mroku i tak dalej nie ulepszać bo stracimy surowce właśnie u kowala i chyba tyle jeżeli chodzi o toaletę to wydaje mi się że powiedziałem wszystko co powinienem powiedzieć kolejna sprawa no tutaj to mamy warte zawarte dostajemy golda to jest jakby logiczne możemy maksymalnie na 10 godzin ją sobie ustawić jak widzicie no im więcej to się skaluje z poziomem im mamy większy poziom tym nam więcej golda daje podczas ewentu golda tak samo dostajemy za tą wartę więcej i podczas wykonywania warty nie możemy robić misji ale jeżeli mamy, nie możemy w sumie robić nic jeżeli nie mamy lustra, a jeżeli mamy lustro to możemy klikać lochy, możemy być tutaj na arenie, ale nie, w sensie możemy bić się na arenie, ale nie możemy wykonywać misji, więc jakby no to jest raczej logiczne, nie ma co się nad tym rozwodzić yy, wiadomo, że gold, yy, event golda daje nam tam tej warty razy 5, więc po prostu no w event golda najlepiej jest przeklikać sobie szybko misję yy, za klepsydry bądź też za grzyby, no jak tam kto woli yy, i tą wartę mieć cały czas, bo wtedy naprawdę daje ona dużo yy, kolejna sprawa to jest tutaj Tutaj mamy, mamy awanturniczość. To jakby, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą o co chodzi. 100 awanturniczości to jest po prostu 100 minut. Tutaj sobie możemy każde piwko, które możemy wypić u niego, maksymalnie 10. Jeżeli mamy zwój uwiedźmy to 11. To każde piwko kosztuje jednego grzyba. Jeżeli mamy ten zwój uwiedźmy, tutaj jak widzicie, rzuć czarna na swój paz, aby zmieścić dodatkowe piwo raz na jakiś czas, to po prostu pierwsze piwo u tego, tutaj, karczmarza jest darmowe. Czyli po prostu możemy dziennie robić zamiast tutaj 100 awanturniczości, które się odnawia yy, co noc, no to możemy robić 120, bo tak jak mówię, dzięki temu, yy, że mamy ten czar, no to to piwko jest za darmo, nie, musim, nie, nie kosztuje nas grzyba. Yy, no a jeżeli jesteśmy grzybiarzami, no to łącznie możemy robić z, razem z tym czarem 320 awanturniczości, yy, z tego 200 jest po prostu za grzyby. Yy, czyli 10 grzybów, nie? Bo tak jak mówię, jeden grzyb to jest 20 awanturniczości. Yy, no i co? I awanturniczość, no to wiadomo, minuty. Tutaj sobie wybieramy, po prostu misję, ale to już mówiłem w poradniku, jak zacząć, więc nie będę się tutaj rozbodził Tutaj ktoś sobie zawsze siedzi, jakaś postać, dla, dla nas trzy misje do wyboru. Są tutaj lokalizacje, wybieramy tą misję i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że no to jest logiczne i nie będę się tak jak mówię nad tym rozbodził Tu sobie machniemy warte. I ostatnia rzecz w karszmie, tak mi się wydaje chyba ostatnia, która, która tak naprawdę jest możliwa do kliknięcia i która jest dla Was istotna to jest sekretnie poufna misja dnia. One są odblokowane od 10 tego poziomu, więc już tak naprawdę w drugi dzień gry yy, raczej każdy dobija w pierwszy dzień dziesiąty poziom, więc już w drugi dzień gry yy, tą właśnie sekretną poufną misję dnia będziecie mieli. Yy, codziennie o północy ona się jakby odnawia, dostajemy za nią EXPA. Yy, EXPA yy, no to świadomo, skaluje się z poziomem, ale też na przykład yy, skaluje się z tym, że mamy... Coś takiego w gildi jak tutaj Hydre w tym momencie, i mamy więcej głów pokonanych w tej Hydrze, to jakby yy, ta misja daje nam więcej EXPA, i to nie działa tak. Ja też myślałem bardzo długo, że to działa tak, że gdy w ciągu dnia pokonamy właśnie kolejną głowę, yy, to tego EXPA będzie mniej więcej. To tak naprawdę działa yy, o północy, gdy, yy, gdy się jakby dzień resetuje, nie? W sensie takim, że na przykład nie wiem, teraz mamy tutaj dwugłową hydrę. Jeżeli dzisiaj byśmy zbili na trzy głowy, to już dzisiaj ten exp się tutaj nie zwiększy. Ale o północy, gdy będziemy mieli nową misję, to exp zostanie policzony właśnie z tych trzech głów. Misje są bardzo różne. Możemy mieć misję, żeby ograć tutaj tego w kubeczkach trzy razy. Nie z rzędu już, bo z rzędu mamy tylko w klaserze w osiągnięciu. Ale po prostu ograć go trzy razy w ciągu dnia może być coś takiego jak teraz mamy, że wrzuć przedmiot do magicznego kociołka trzy razy, możemy mieć, żeby pobić jakąś klasę trzy razy, możemy mieć, żeby wrzucić episki przedmiot do toalety, no te misje, tak jak mówię, są są przeróżne, są odlokowane od 10 poziomu, kiedyś było tak, że zresztą w poprzednim poradniku do karszmy jak nagrywałem, to było coś takiego, że po prostu nie, nie było tej misji jakby podczas eventu, dlatego, że tutaj była grafika taka i zasłaniała, bo kiedyś tutaj był ten plakat, nie? I po prostu grafika podczas eventu go zasłaniała i nie było w weekendy tych misji teraz przenieśli tutaj właśnie na drzwi i teraz już codziennie ta misja jest czy jest event czy nie ma eventu codziennie właśnie tą misję mamy no wydaje mi się że jest sporo ekspadaje, więc więc jakby no warto ją robić warto sobie zerkać co właśnie od nas chcą nieraz też mamy żeby odwiedzić jakąś lokalizację trzy razy także też musimy sobie tego przypilnować no ale to mówię różnie z tym wychodzi i tyle tak naprawdę to było na tyle ja wam dziękuję za oglądanie dziękuję wam za odcinek Zostawiacie. Subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie bądź przypiętym komentarzu. Zostawiajcie kciuka w górę, to już tak naprawdę najważniejsze. No i jeżeli czegoś nie zrozumieliście, czegoś nie dopowiedziałem, to pytajcie w komentarzu, chętnie odpowiem. Ale wydaje mi się, że jednak wszystko, wszystko tutaj zawarłem to, co powinienem. Więc ja Wam po prostu dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.